Każdy z nas ma swój temperament, swój wiek i być może stąd też jest jakaś niecierpliwość, ale to jest pierwszy dzień debaty po decyzji, że na razie wstrzymujemy się z certyfikacją. Jeszcze ten pierwszy dzień się nie zakończył, a pani mówi o efektach, znaczy jakiego typu efektach? Znaczy dla mnie, wie pani, na miłość Boga, mamy tu jeszcze 15 osób zapisanych i debata też polega na tym, że słucha się ludzi, którzy formułowali także w przestrzeni publicznej pewien typ pretensji. Na część pytań odpowiedzieliśmy, na część odpowiemy, szczególnie te, które pojawiły się w internecie, a nie były tutaj odczytane, tak jak rzetelnie potrafimy na piśmie czy poprzez internet. Nie mamy z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że więcej jest pytań, dlaczego nie odpowiadam na pytania, niż pytań, na które moglibyśmy odpowiedzieć. Znaczy, proszę o jedno pytanie, które domaga się natychmiast odpowiedzi i na które odpowiedź nie padła. W czasie tych 6 godzin, jeśli padło jakieś pytanie, na które powinna paść teraz odpowiedź, a nie padła, to proszę je powtórzyć. Jestem do dyspozycji. GMO nie padło do tej pory. W tej chwili pani mówi o GMO. Ale może pani postawić znak zapytania nad logiczną część swojego zdania. Znaczy, mówi pani, żebym odpowiedział na pytanie o GMO, ale co o GMO? Znaczy, jak może być moja odpowiedź na pytanie, a co z GMO? To z GMO. No to byłaby, no to ma być odpowiedź. Znaczy, o co pani pyta? Nie mam żadnego sygnału i nie miałem przez te 2 lata żadnej informacji ani sygnału, aby akta były skorelowane ze sprawą GMO. No to pani zna, pani mnie pyta, pani zna odpowiedź, ja nie znam odpowiedzi, no to ja panią pytam, a jaki jest wpływ akta na GMO w Polsce? Bo pani uważa, że jest. Ja mówię tylko, że żaden sygnał, żadna analiza, żadna dyskusja do tej pory nie spowodowała, abym mógł być przekonany, że problem GMO jest związany bezpośrednio z akta. Nie znam tej asocjacji. Mogę się mylić. Przecież po to tutaj też jestem, żeby wykluczać pomyłki, które mi się także zdarzają. Ale mówię uczciwie, nie słyszałem o tym, aby akta miały bezpośredni wpływ na GMO w Polsce. Będziemy odpowiadali na wszystkie wątki, tylko była z państwa strony sugestia, żeby dokończyć te pytania, gdzie państwo się zgłaszaliście, a później będzie druga runda naszych odpowiedzi. Jeśli można, pan Krzysztof Kotkowicz, a później pan Artur Sikorski. Tylko, że jeszcze w sprawie referendum, bo o tym rozmawialiśmy. Pani jest zaangażowana, zdaje się, w analizę spraw akta, ale nie umie pani odpowiedzieć na pytanie, którą panią dręczy w sprawie GMO. Szuka pani tych odpowiedzi i tych... Znaczy, ja uważam, że referendalne pytanie, czy jesteś za akta, czy nie, ma wpisane w sobie manipulacje i nie zmienię zdania. Znaczy, ludzie, którzy siedzą nad akta od 2 lat, mają, jak widać, kłopot z interpretacją spraw związanych z akta. Chcemy zapytać o jakieś rozstrzygnięcia dotyczące spraw wolności w internecie, to zadajmy wprost pytanie. O granice wolności w internecie, to umiejmy ze sobą rozmawiać, a później zapytać, okej, większości w trybie referendalnym, pewnie w niejednej kampanii wyborczej się to pojawi, ale precyzyjnie, nie o akta, bo tylko o bardzo konkretną rzecz. Jaki ma być poziom regulacji? Jakie są granice dla wolności? Czy ścigamy piractwo? Czy policja ma prawo do identyfikacji na wniosek poszkodowanego? No to są pytania. Dlaczego o to nie chcecie pytać? Dlaczego pan premier ma na to pytanie odpowiadać, skoro założenie tej debaty od samego początku mówi, to nie jest śmieszne, co w tej chwili mówię, założenie tej debaty mówi o tym, że ponieważ sprawa jest nowa i część państwa wypowiedzi na tym była zbudowana, to trzeba to dokładnie zanalizować i razem na ten temat podyskutować. Znaczy, jeśli państwo nie chcecie dyskutować... Nie, to ja mogę podyktować nową ustawę, nie ma problemu. Państwo macie problem z akta. Ja jestem człowiekiem, który także decyzją upoważniającą ambasadora wziąłem odpowiedzialność za to, że akta są ok i regulują tak prawa i wolności w internecie, które z mojego punktu widzenia wydają się bezpieczne z punktu widzenia prawa polskiego, jakie dzisiaj obowiązuje. Tyle i aż tyle. To znaczy uznałem, że akta i uważam, że mam wiedzę na ten temat.
i przyznaję się bez bicia, że mogę się mylić. Ale uważam, że mam wiedzę, w przeciwieństwie do bardzo wielu uczestników publicznej tej debaty. Uważam, że akta w żaden sposób nie zwiększają opresyjności prawa polskiego w sprawie internetu. Taka jest moja opinia. I możemy zdanie po zdaniu czytać, włącznie z tymi zdaniami, które mówią, będzie tak, jak mówi akta, pod warunkiem, że tak stanowi prawo krajowe. Bo dobrze wiecie, że ta klauzula, to sformułowanie pojawia się w tej umowie wielokrotnie. I proponuję tylko jedno, i chyba jest to uczciwa propozycja. Przestańcie sobie i innym mydlić w głowach, że być albo nie być dla Polski to jest akta, tylko pogadajmy o tym, jak zmienić archaiczne przepisy prawa polskiego, bo akta nie są problemem. I uważam, że nie ma dzisiaj gotowej recepty, ja jej dzisiaj nie mam gotowej. Jak postawić granicę między prawami własności, w tym własności intelektualnej, praw autorskich, a wolnością użytkowania internetu, skoro już dzisiaj wiemy, że internet nie poddaje się tak łatwo, jeśli w ogóle ma się poddawać regulacjom, które do tej pory jako tako funkcjonowały w realu, jako tako. Gdybym miał gotową odpowiedź, nie gniewajcie się, nie potrzebowałbym debaty. Gdybym miał gotową, dobrą odpowiedź, to bym ją proponował w parlamencie. Nie mamy gotowej tej odpowiedzi. Nie potrafimy tej granicy dzisiaj precyzyjnie wyrysować. I do rozmów o tej granicy zapraszamy wszystkich chętnych. Tak czy inaczej musimy takie nowe przepisy, nowe prawo przygotować. Pan Krzysztof Kotkowicz w kolejności, pan Artur Sikorski. Bardzo proszę. 15 sekund. Znaczy, na razie sam bardzo prosiłem ministra Boniego, żeby wypełnił obietnicę, to znaczy wyczytał na razie wszystkie kartki. Pan Artur Sikorski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przysłuchuję się tutaj tej debacie od 6 godzin. Mam wrażenie, że doświadczamy po raz kolejny w Polsce pewnej manii, tym razem pomałyszomanii, aktamanii. Kilka lat temu każdy potrafił powiedzieć, jak można wylądować telemarkiem. Dzisiaj mam wrażenie, że dużo ludzi wie o akta więcej niż zaangażowane w ten projekt osoby. Zbierzmy, proszę Państwa, najważniejsze rzeczy. Pozwólcie, że się skupię na tym, co jest moim biznesem. Moim biznesem jest content, internet, muzyka w sieci. Jeżeli rozumiem, gdyby udało się wypracować taki model, w którym końcowy użytkownik korzysta za darmo z treści, artysta dostaje pieniądze, instytucje zbiorowego zarządu, które dzisiaj funkcjonują, a nie mają narzędzi, dostają wydolne i funkcjonujące narzędzia, a akta wspierają polską legislację, to mamy sytuację idealną, tak? Tak. Mam głębokie przeświadczenie, że w tej chwili część biznesu w Polsce jest bardzo bliska, jeżeli nie w punkt tego, o czym w tej chwili mówię. Zastanawiam się, czy jest na sali ktoś, kto pomyślał z Państwa o tym, że właśnie akta mogą wspierać to, co się dzieje w tej chwili na styku prawa, internetu, sztuki. Dużo z Państwa głosi tezy, które są tezami atakującymi rząd. Zgadzam się z tym, co mówi rząd, że są pewne problemy i nie do końca można się w tej sytuacji odnaleźć. Natomiast zastanawiam się i chciałbym Państwa pozostawić z tym pytaniem na koniec. Jest to już kolejna godzina naszej rozmowy, więc nie chciałbym przedłużać. Ilu z Was pojawiłoby się na ulicy w formie dzielenia się radością, gdyby te wszystkie założenia udało się zrealizować? Ilu Was z tych 300 tysięcy, które podpisały chęć brania udziału w referendum, podpisałoby się pod, mówię w tej chwili umownie, czysto umownie, paktem radości? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ludmiła Mitręga, a później poprosimy o kolejną sekwencję z internetu, bo jest tutaj te pytania z Facebooka. Pani Ludmiła Mitręga, czy jest? Dzień dobry. Bardzo proszę. Ja jestem fotografem, bywam twórcą. Razem z 16 kolegami założyłam Stowarzyszenie Fotoreporterów, które ma wspomóc tę grupę zawodową w chronieniu ich tak naprawdę zawodu.
I tutaj już padło bardzo wiele rzeczy, które chciałam powiedzieć, więc oczywiście je pominę, ale mam nadzieję, że o nich nie zapomnimy, szczególnie chciałam odpowiedzieć pewnemu panu, który zapytał, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej jednostki, tylko zrozumiałam to tak, że on interpretuje, że on ma wolność w pozyskiwaniu tych informacji i twórca tej wolności mu nie powinien zabierać. To ja powiem tak. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Jeżeli twórca powie, że wszystkie prawa są zastrzeżone, to ma do tego prawo jako jednostka. I nikt nie powinien żądać od niego, żeby się, że tak powiem, żeby udostępniał, bo to chodzi o pieniądze, powiedzmy sobie szczerze, żeby udostępniał swą twórczość za darmo. W tej chwili powstaje dużo narzędzi, my to chwalimy, które pozwalają na udostępnianie kultury w sieci zgodnie z wolą autora, czyli Creative Commons między innymi, tak? Że jeżeli ktoś chce się dzielić z innymi, to po prostu wybiera sobie, opisuje zdjęcie jako Creative Commons i się dzieli. Ale nie zmuszajmy nikogo, znaczy nie zmuszajmy twórców do tego, żeby się dzielili wbrew swojej woli. Budujmy narzędzia, które zachęcą twórców do tego, żeby się dzielić. Kwestia jest taka, że owszem, ja powiedziałabym tak, internet to nie jest sfera wolności, tylko kwestia powszechności. Rzeczywiście jest to narzędzie, które jest dogodne w zdobywaniu informacji. Ale powiem szczerze, dam tu taki przykład prosty. Jak zalogowałam się pierwszy raz na Facebooku, to powiem szczerze, Facebook natychmiast zaproponował mi załączenie moich znajomych. I to byli naprawdę moi znajomi. Ja się wtedy przestraszyłam i przez najbliższe 2 godziny zastanawiałam się, czy na pewno chcę brać udział w tej imprezie. Oczywiście mam konto na Facebooku, ale mam też świadomość tego, że wszystkie dane, które tam umieszczam i informacje, trafiają do czyjejś, ja nie wiem czyjej, wiedzy. I tak samo jest, właściwie w tej chwili łapię się na tym, że zalogowana na konto stowarzyszenia, które na razie korzysta z bloga z pewnego bloga, który jest podpięty pod Google. I chwilę później wchodzę na stronę, gdzie udostępniane są filmy, oglądam filmik i nagle widzę, że oglądam go jako Stowarzyszenie Fotoreporterów. Dobrze, to akurat był film zupełnie, że tak powiem, przyzwoity. Więc kwestia była taka, że trochę się przestraszyłam, że jednak ja jestem w tym internecie śledzona. Więc ja mam takie, jak oglądam całą tą debatę i śledzę, powiem szczerze, nie korzystam z telewizora, więc raczej opieram się na internecie, ale powiem szczerze, że mam wrażenie, że ciągle mylimy pojęcia wolności ze swobodą i tylko chciałam jeszcze przypomnieć, że twórców tak naprawdę, ludzi tworzących jest mały procent na świecie i bardzo ważne jest to, a w twórczości tych ludzi jest bardzo ważne wsparcie społeczne i dlatego budowanie całej sieci społecznej wsparcia dla twórców jest tak ważne. Naprawdę, ja tylko proszę przy tworzeniu nowego prawa autorskiego, żebyśmy nie cofnęli twórców do XIX wieku i jeszcze dalej, bo bardzo popularną opinią jest to, że twórca żyje z satysfakcji. Nie, proszę Państwa, twórcy jedzą. Twórcy płacą czynsze za mieszkanie, bo chcą gdzieś mieszkać. Nie mogą przenieść się do namiotu, szczególnie w naszym klimacie. I nie możemy o tym zapominać. Każdy z Państwa, kto wchodzi i nie płaci za coś tam, musi pamiętać o tym, że może doprowadzić do tego, że twórcy przestaną pracować. Ja któregoś dnia, słuchając jakiejś audycji radiowej, stwierdziłam, że tak naprawdę twórca powinien schować wszyscy twórcy powinni w tej chwili to, co tworzą, schować do szuflady, zamknąć i nikomu nie pokazywać. Ponieważ tam padła taka opinia, że jeżeli twórca coś stworzył, to dlaczego my mu mamy przez 70 lat od śmierci, a właściwie jego spadkobiercom płacić? W ogóle mamy problem, jeszcze jedna ważna kwestia, która się, to jest
powstanie internetu spowodowało, że użytek dozwolony własny jakby uciekł nam spod kontroli, ponieważ chwila, i tutaj do, chociaż się zgadzam z panem, to powiem tak, to, że jakaś zmienię imię, Gosia, lat 13, umieszcza sobie zdjęcie, które jest chronione prawem autorskim na swoim blogu, który jest jej prywatnym blogiem. Dla mnie jest to publikacja. I teraz jest to kwestia taka, że owszem, Gosia lat 13, jeżeli jej strona będzie popularna, to Gosia wpadnie na pomysł, żeby tam pozwolić umieszczać reklamy. Wtedy będzie dostawała realne pieniądze. I my nie jesteśmy w stanie jako twórcy znaleźć tej granicy, kiedy blog jest blogiem niekomercyjnym, a kiedy blog jest komercyjny. I my mamy bardzo wiele z tym problemów, ponieważ ogólnie powiem szczerze, tutaj jest taki kamyk do ogródka organizacji zbiorowego zarządzania. Chyba ani jedna, znaczy sprawdzałam w ZAIKS-ie i w Związku Artystów Fotografików, żadna z tych organizacji nie ma w swym tak zwanych cenach minimalnych i cennikach za sprawa, nie ma rzeczywiście internetu. I nie wiem, czy w nowym cenniku, który będzie być może niedługo Spachowski, ten od fotografów, będzie negocjowany. Nie wiem, czy tam jest taka pozycja. I jest dużo zaniedbań, które wszystkie grupy mają na koncie, ale to nie znaczy, że większość może teraz przegłosować mniejszość, a twórców jest mniej. I tylko jeszcze taką śmieszną rzecz powiem, ponieważ kiedyś słuchając też audycji radiowej usłyszałam, że jak zbierzemy 500 podpisów, to możemy znieść prawo autorskie. To ja mam taką odpowiedź, zbierzmy 500 tysięcy podpisów i znieśmy podatki, tak? Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dbać o mniejszość, tak? Dbamy już o mniejszości różne, więc może dbajmy też o twórców, których jest mniej. Dziękuję bardzo. Głosy z internetu. Dziękuję. Także Facebook Kancelarii. Panie premierze, nie padła odpowiedź na pytanie, czy zagwarantuje pan, że tańsze zamienniki leków oraz części zamienne będą nadal legalnie dostępne? Tak, teraz czy dalej? To może najpierw przeczytać. Od razu. Więc kwestie, do których tutaj nie wiem, czy jeszcze pan jest, tak? Pan poruszał dotyczące części zamiennych. Czy kwestie związane z lekami, czy kwestie związane z GMO, one mają jeden wspólny mianownik. One dotyczą własności intelektualnej i ochrony własności intelektualnej. Jeżeli chodzi o części zamienne, to jest to szerszy problem niż tylko kwestie związane z samochodem. To w ogóle dotyczy obrotu towarami na wspólnym rynku europejskim, towarami, które są oznaczone znakami towarowymi albo są w jakiś sposób chronione patentami. I teraz o tyle uważam, że akta ma to drugorzędne znaczenie, że tak jak już powiedział pan premier, tutaj podstawowym znaczeniem ma nowelizacja prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej z 2007 roku, które też nie było, nie powstało z inicjatywy polskiej, natomiast powstało w związku z implementacją dyrektywy, która funkcjonuje już od 2001 roku, właśnie dotyczące harmonizacji niektórych przepisów, zarazem prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Więc akurat te kwestie należy omawiać, bym powiedział, w ramach szerszej dyskusji o prawie autorskim i reformie prawa własności przemysłowej, ale tutaj ja też jako prawnik chcę uspokoić, że ACTA nie zmienia polskiego stanu prawnego, nie wprowadza żadnych dodatkowych norm, które byłyby nam obce. Są pewne kwestie, są pewne kwestie, które rzeczywiście w ACTA budziły wątpliwości. Tu się bardzo często pojawia pytanie, czy ACTA jest sprzeczne z dotychczasową umową między użytkownikiem a dostawcą z sieci. Czy czeka nas inwigilacja przez dostawców usług internetowych. Więc tutaj powtarzam, są przepisy ACTA, które rzeczywiście takie możliwości dają, ale pamiętajmy o tym, że to są przepisy, które
kraje, które przystąpią do tej umowy, czy też kraje Unii Europejskiej, mogą, ale nie muszą wdrażać. Więc tutaj, jak rozumiem, jest wola polityczna i jest deklaracja, że takie przepisy nie będą wprowadzane. Więc tu też znowu chciałbym uspokoić, że mam nadzieję, nie grozi nam inwigilacja, o której tutaj tyle czytamy na IRC-u. I trzecia sprawa to leki generyczne, czyli znowu kwestia związana z ochroną patentową. Wiadomo, że leki generyczne wchodzą wtedy, kiedy albo kończy się ochrona patentowa, albo na mocy pewnych umów decydują się producenci farmaceutyków do wypuszczenia takich leków na no brands na rynek. I to bardzo ma wielkie znaczenie, szczególnie w krajach trzeciego świata. To ma szczególne znaczenie tam, gdzie mamy do czynienia z chorobami, których lokalne rządy, lokalne administracje nie są w stanie, że tak powiem, zwalczyć z roku braków środków finansowych. I tu pamiętajmy, że problem dotyczy głównie tych krajów, które nie są stroną ACTA i które nie będą obciążone kwestiami związanymi z dystrybucją leków generycznych. Jeżeli chodzi o Polskę, to znowu nie zmieni to naszego stanu prawnego, bo to ustawa z 2007 roku, ta sama ustawa, która wprowadzała zmiany w zakresie części zamiennych do samochodów, tekst prawy reguluje. Ja myślę, że na tyle. Dziękuję. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to znaczy akta nie wpływa na te części zamienne, a jednocześnie Polska nie ma intencji zmienienia tych regulacji prawnych. Tak. Tak. Kolejne pytanie z internetu. Ponownie Facebook. Arkadiusz Lefanowicz musiał wyjść i pyta. Czy był analizowany wątek postępującej degradacji wydatków na systemy zapewniającego bezpieczeństwa informacji, które chronią cyfrową własność intelektualną przed nieautoryzowanym wyciekiem do internetu? Według Fundacji IT Leader Club Polska to jeden z ważniejszych powodów powstania idei powołania ACTA. Według najnowszych badań mamy potężny spadek w rozwoju systemów zapewniających bezpieczeństwa sieci, firm i instytucji. Trzeba uruchomić definicję zrównoważonego zarządzania technologiami, bez którego stara gospodarka nie potrafi dostosować się do ery cyfryzacji społeczeństwa. Jeszcze z IRC-a jedno pytanie może. Dlaczego w ACTA obchodzenie zabezpieczeń w celu uzyskania rzeczy gwarantowanej mi przez polskie prawo, czyli kopii z bezpieczeństwa nośnika, jest penalizowane? To jest pytanie Tcheka, tak? Z 19.15. Może jeszcze ze strony Maku, żeby wszystkie wyczerpać. Michał Sołtysiak ze strony Mac pyta, czy zorganizujemy debatę z ustaloną agendą, gdzie zbiera się wątpliwości i ustala, co dalej z tym robić? Dziękuję bardzo. Zapamiętujemy te pytania. Teraz pan Jerzy Górski, a później pan Tomasz Piotrowski. Czy jest pan Jerzy Górski? Nie ma. Pan Tomasz Piotrowski. I później pan Łukasz Węgrzyn. Późno już jest, ja też muszę jechać po dzieci, ale chciałem powiedzieć tylko, że świat się już zmienił na tyle i się zmienia cały czas. 20 lat mamy przemianę w Polsce, ale na świecie ona się dzieje jeszcze szybciej. Teraz z roku na rok jest zupełnie inna sytuacja. Wydaje mi się, że te problemy dzisiaj, wszyscy ludzie tutaj zebrani, niestety nie ogarniają jakby całości problemu, ponieważ on się zmienia na bieżąco. My, nie wiem, za X dla mnie to jest archaizm już. To, co się dzieje w internecie, to jest coś, co przechodzi dalej do przodu tak szybko, że nie do końca możemy tutaj spokojnie się na tym oprzeć. Dlatego dzisiaj musimy patrzeć na to, co będzie za 5-10 lat. Wydaje mi się, że te wszystkie rozmowy i akta samo w sobie nie patrzy na to, co będzie za 5 lat. To jest być może coś, co jest dobre, było dobre 2 lata temu, rok temu, ale już nie dzisiaj. Dlatego ludzie wyszli na ulicę, bo ci młodzi ludzie, wychowani już na internecie, to są ludzie, którzy mają komórki w dłoniach od dziecka, to są ludzie, którzy już inaczej nie potrafią żyć. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pana Łukasza Węgrzyna chyba już nie ma. Pan Krzysztof Witkowski w takim razie. Jest pan Łukasz Węgrzyn, bardzo proszę, a później pan Krzysztof Witkowski. Tak, tak. Dzień dobry, Węgrzyn Łukasz,
Dziękuję za zaproszenie w ogóle panu premierowi, panu ministrowi. Ja reprezentuję Instytut Alejandra z Krakowa, my badamy własność intelektualną. I trochę żałuję, że jest taki małą debaty merytorycznej. Ja tu się bardzo przychylam do tego głosu ad vocem kancelaria Bird & Bird, chociaż się z nią nie do końca zgadzam, bo ja widzę pewne wątpliwości w regulacjach, jeśli chodzi o akta. Przede wszystkim tam jest penalizacja pewnych zachowań, czyli prawnokarne regulacje wobec znaków towarowych. To jest pewna nowość i wcześniej nie było w polskim prawie i na to trzeba zwrócić uwagę. Jest parę wyrażeń, które są nieostre, co to jest zachowanie, działanie pirackie, albo co to jest handlowa skala, albo masowa skala, ale to też jest do wyjaśnienia, tak? No jest ten słynny 27 ustęp 4, o którym mówił pan minister, ale on jest fakultatywny. No jest ten słynny paragraf, który mówi o tym, że nie mogę sobie teraz utrwalić filmu w kinie. Ale on też jest fakultatywny, więc co do takiej wstępnej analizy, którą myśmy przeprowadzili przez ostatnie 3 tygodnie w Instytucie, to rzeczywiście jest tak, że trochę ten diabeł ma, ten strach ma wielkie oczy. Ja postaram się tą analizę jak najszybciej upublicznić. Tutaj nie ma pana posła Zalewskiego, więc ja mu ją po prostu dostarczę, bo narzekał na to, że takich analiz nie ma. Więc rzeczywiście chyba diabeł nie jest taki straszny, jakby się wydawało. I to jest tak tytułem podsumowania tych wątków merytorycznych sobie pozwolę. Natomiast druga rzecz jest taka. Ja pracowałem przez jakiś czas dla profesora Lerego Lessiga, to jest człowiek, który wymyślił Creative Commons. Potem pracowałem przez długi czas dla krwiożerczych korporacji, więc jestem jakby z dwóch stron barykady, żeby nie było wątpliwości, że próbuję reprezentować jakiś jeden konkretny interes. I mam wrażenie, że z akta stała się jedna kapitalna rzecz. Naprawdę kapitalna rzecz się stała z akta. Znaczy akta rozbudziła dyskusję w Polsce o własności intelektualnej. I to jest dyskusja, którą ja próbowałem pozdrawiam serdecznie Piotrka Wasilewskiego Instytutu wzbudzić od kilku lat. Robiliśmy to na różnych frontach. Robiliśmy to z osobami obecnymi na tej sali, z panem ministrem między innymi. Pewnie będziemy to robić dalej. I ja mam jedno pytanie, wielką prośbę do pana, panie premierze. Bo pan jest premierem, pan jest prezesem, pan nie ma obowiązku wszystkiego wiedzieć, to jest naturalne. Natomiast pan musi mieć nosa. I mam wrażenie, że pan ma nosa. To jest takie moje osobiste zdanie, bo pan powiedział tu chyba 3 godziny temu, że to być może nie chodzi o akta. Może chodzi o system własności intelektualnej w Polsce w ogóle. I prawdopodobnie tak jest. I ja mam wrażenie, ja sobie pozwolę powiedzieć tak, że niech mi pan premier obieca, bo ja pewnie takiej długiej, drugiej okazji nie będę miał. Na miłość boską nie zmarnujmy tej szansy, która jest teraz w Polsce, żebyśmy wreszcie zreformowali własność intelektualną w tym kraju. To jest kapitalna szansa na to. Cały kraj o tym mówi, chcieć czy nie chcieć, tak jest. Są zaangażowane w to kapitalne głowy. Ja na tej sali widziałem głowy, które są świetne, tak? Tam część z nich chyba nie wytrzymała już i musiała pójść, ale to są świetni prawnicy, to są świetni analitycy, którzy widzą więcej niż przepis, tak? To nie są biurkowcy, którzy się koncentrują na ustawie, to są ludzie, którzy myślą biznesowo, prospołecznie. Oni są do dyspozycji, trzeba ich tylko dobrze wykorzystać i moja wielka prośba, to jest pytanie i prośba zarazem, żeby pan premier zrobił wszystko, naprawdę wszystko, żeby to wykorzystać. Bo to się może nie powtórzyć, tak? Że takie zainteresowanie IP, tą własnością intelektualną, może się drugi raz nie trafić. Więc jeżeli się trafiło teraz, to zróbmy to. I może być tak, że nasz kraj dzięki temu, tak, jakby przekujmy tą, nazwijmy to porażkę w sukces, tak? Będzie tym pierwszym krajem, który tak zreformuje własność intelektualną, że inni będą patrzeć z zazdrosnym okiem. I ja, to jest mój gorący postulat i gorąca prośba i po prostu chciałem to bardzo wykorzystać, bo miałem wrażenie, że być może kolejna okazja face to face z premierem mi się nie zdarzy, więc czynię to niniejszym i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, bo czułem się wyróżniony i chciałem z niego skorzystać. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Witkowski, a później pan Łukasz Józefowicz. Bardzo proszę. Dobrze, to witam serdecznie. Dziękuję również za zaproszenie, panie premierze. Ja tak, może krótko o sobie. Jestem młodym przedsiębiorcą, prowadzę własną działalność gospodarczą, więc zajmuję się handlem.
handlem produktami zamiennymi i te kwestie już zostały tu poruszone. W pewnym sensie też uzyskałem odpowiedzi na, na pytania, które mnie nurtowały od prawników siedzących dookoła. Natomiast chciałbym się ustosunkować troszeczkę, wrócić do samego początku. I ponieważ jestem handlowcem, będę mówił troszeczkę językiem handlu. Mianowicie pytanie moje brzmi, jakie potrzeby miała Polska, jakie potrzeby obywatele Polski mają, których pan reprezentuje, w kierunku tym, żeby taki dokument podpisywać, szczególnie w obliczu tego, co pan powiedział, że jest to prawo, które właściwie niczego nie zmienia, bo przepisy nasze własne, krajowe, już są wystarczające i właściwie nic ten dokument nie zmienia. I dlatego troszeczkę nieładnie wcześniej, jak się pan wypowiadał, wtrącałem, więc po co w ogóle podpisywaliśmy ten dokument, tak? Pytanie było też wcześniej o korzyści płynące z podpisania tego dokumentu. Jest to dla mnie strasznie znaczący temat, dlatego że jak ja decyduję się na podpisanie jakiegokolwiek umowy, na przykład z dostawcą internetowym, czy na przykład z dostawcą usług telefonii komórkowej, to on mi mówi, że okej, ja będę od ciebie pobierał jakieś tam opłaty, ale w zamian za to ja tobie dostarczam usługę o takiej a takiej jakości, czy takiej a takiej rzeczy. Tu nigdzie nie znalazłem w internecie informacji na ten temat. Co my z tego będziemy mieli po prostu? To tak językiem handlowym. To dziękuję może uprzejmie. Pozwolicie, bo to się też pojawia często to pytanie w czasie tej debaty tu i w internecie. Umowa handlowa, ta umowa międzynarodowa, tak jak wiele innych tego typu umów międzynarodowych, handlowych, traktatów, które my ratyfikujemy, w które wchodzimy, nie zawsze mają bezpośredni wpływ na polskie prawodawstwo albo polską wewnętrzną rzeczywistość. Powiedziałbym nawet, że tak jak przypominam sobie ostatnie nasze działania ratyfikacyjne dotyczące różnych umów, to one nie mają żadnego związku z polskim stanem prawnym. Na przykład będziemy ratyfikowali przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. Znaczy ma to pośredni wpływ na to, co się będzie działo w relacjach między Polską a Chorwacją, ale nie wymaga zmiany przepisów polskiego prawa. Będziemy ratyfikowali na przykład umowę o pogłębionym wolnym handlu z Ukrainą, mam nadzieję. Tak, ja wiem, że dla pana dobrze. I nie będzie to wymagało zmiany przepisów prawa w Polsce. Więc jeśli pan mnie pyta o intencje, no to weźmy pod uwagę i proszę tutaj naprawdę o chociaż przez moment próbę zobiektywizowanego poglądu. Mamy umowę, której celem, jest to zawarte w tytule i prezentowane w przepisach, jest walka z piractwem i handlem podróbkami. Do tej umowy przystępują wszystkie państwa szeroko pojętej zachodniej wspólnoty politycznej. Pięć z nich nie podpisuje w Tokio tej umowy, deklarując równocześnie, między innymi wtedy, kiedy na poziomie Unii Europejskiej ocenialiśmy ten akt, że nie widzi żadnego powodu, żeby nie podpisywać poza wewnętrznymi procedurami. Mówiąc krótko, na poziomie faktów lub publicznych deklaracji ze strony rządów, wszystkie państwa Unii Europejskiej plus Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, Szwajcaria, etc. uznają, że ta umowa dobrze będzie służyła walce z piractwem i z handlem podróbkami. Znaczy, ja nie mam wglądu w duszę tych ludzi, ani w duszę, rządy nie mają duszy. Co do ludzi też jest spór i tego sporu tutaj nie rozwiążemy. Jedno jest pewne, że ja posługuję się deklaracjami, znaczy dokumentem, oświadczeniem publicznym, etc. I mam miejscowe analizy, polskie analizy, które także w tej dyskusji pojawiają się w ustach prawników. Zauważcie państwo, że wtedy, kiedy mówią prawnicy, specjaliści od dziedziny, jaką się w tej chwili zajmujemy, także na tej sali, to raczej skłaniają się też do tego poglądu, że to nie ma znaczenia dla polskiego prawa. W związku z tym, co my oceniamy? Nie, i dlatego jakby moim zdaniem nie jest istotne pytanie, to dlaczego w takim razie podpisujemy, skoro to nie zmienia polskiego prawa? Ponieważ uczestnictwo w umowach międzynarodowych bywa z reguły
czymś ważnym i wartościowym dla danego państwa, nie dlatego, że to zmienia stan prawny w tym państwie. W tym przypadku, no, dla przykładu, jeśli walczymy o faktyczny, jednolity rynek cyfrowy w Unii Europejskiej, to jednym z powodów, dla którego dzisiaj Polska w wielu wymiarach i klienci w internecie, użytkownicy internetu to odczuwają na co dzień, jest gorzej traktowana niż wiele innych państw w Unii Europejskiej czy Stany Zjednoczone, między innymi dlatego, że tak długo byliśmy na watchlist, jeśli chodzi o handel podróbkami. Jeśli dzisiaj klient, polski klient w internecie jest, ma poczucie dyskryminacji, na przykład kiedy mówimy o wymianie handlowej internetowej, to między innymi dlatego, że Polska tak długo była traktowana jako jedno z państw, które toleruje piractwo i handel podróbkami. Czy ACTA zamykają ten problem? Nie. Ale my musimy kalkulować, ja też muszę kalkulować, czy taka osobna pozycja Polski, że my jesteśmy przeciw ACTA, nie znajdując, bo dopiero teraz to zaczyna do nas docierać, że być może jest jakiś problem z wolnościami, inwigilacją, etc. Ale do tej pory nie znajdywaliśmy żadnych istotnych powodów na podstawie analiz, jakimi dysponowaliśmy, że ACTA w coś godzą, natomiast niepodpisanie ACTA w naszej ocenie mogłoby oznaczać, że Polska ciągle jest tak w 3/4 tylko w tej cywilizowanej wspólnocie, co także ma swoje negatywne skutki dla polskich klientów i także polskich przedsiębiorców. Bardzo upraszczając, według tych niepobieżnych, może nie do końca łapiących rzeczywisty problem, ja tego nie wykluczam, ale według tych opinii prawnych i opinii gospodarczych, jakie do nas docierały, ACTA to jest raczej coś, co chroni uczciwych przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją, zarówno wewnętrzną, jak i przede wszystkim zewnętrzną. W stosunkowo niewielkim stopniu dotyczą Polski, ponieważ rzeczywiście my w niewielkim stopniu w porównaniu do gigantów sprzedajemy twórczość artystyczną czy intelektualną na zewnątrz, ale będziemy pewnie w przyszłości. I też od lat jesteśmy pod presją, moim zdaniem uzasadnioną i uczciwą, że nie najlepiej w Polsce egzekwujemy prawa własności, jeśli chodzi o artystów. To nie jest tak, że do tej pory słyszalny był tylko głos internautów i że my nie wiadomo dlaczego odwróciliśmy się plecami od użytkowników i zwróciliśmy się wyłącznie w stronę twórców. I szczerze powiedziawszy, tak długo się jak jestem premierem i jakby staram się rozumieć te kwestie i reagować jakoś, to o wiele mocniejsze sygnały do mnie docierały i nie przez korporacje, nie przez żaden Hollywood, tylko przez krajowych twórców, ich stowarzyszenia, ale także jakby osoby, że ich prawa w Polsce są fatalnie chronione i że egzekucja prawa własności, jeśli chodzi o tę sferę, jest w Polsce na bardzo niskim poziomie w porównaniu do wszystkich naszych partnerów. I stąd wtedy, kiedy decydowaliśmy się na zaakceptowanie ACTA i podpisanie, to ja miałem przekonanie, że niezależnie od głosów protestu, dość świeżych z mojego punktu widzenia, ACTA są raczej po jasnej stronie. Pod każdym względem. I interesu państwowego, i egzekwowania prawa własności. I dzisiaj zaczynam lepiej rozumieć, że może na wyrost, ale trzeba poważnie traktować ludzi, więc ja mam szacunek także do wszystkich obaw i lęków, nawet jeśli nie zawsze one są uzasadnione, bo jeśli się pojawia coraz istotniejsza fala obaw, że to godzi w podstawowe prawa obywatelskie, wolności, prawo do anonimowości, prawo do dostępu, powszechnego dostępu do kultury, etc., to musimy jeszcze raz spróbować zastanowić się nad wszystkimi aspektami ACTA. Ale ta pierwotna decyzja brała pod uwagę interes państwa polskiego i polskich przedsiębiorców w relacjach z innymi partnerami i także tutaj wewnętrznymi i wydawała nam się co najmniej bezpieczna plus, to znaczy bezpieczna plus korzyść. Jeśli państwo cierpicie na brak precyzyjnych analiz, ile to kosztuje, jakie to, uwierzcie mi, to nie jest tylko problem ACTA. W ustawie mamy obowiązek pisać, jakie są skutki dla budżetu państwa, w każdej ustawie. Starać się przewidzieć, jakie są skutki dla obywateli, ale przecież dobrze wiecie państwo, że ani my, ani nasi poprzednicy, ani nasi następcy nigdy nie będą w stanie przewidzieć wszystkich
skutków wprowadzanego prawa versus zmieniający się obyczaj czy zmieniająca się rzeczywistość. Ja też w to nie wierzę, że kiedykolwiek włącznie ze mną ktoś będzie wiedział, wszystkie, będzie w stanie przewidzieć wszystkie skutki wprowadzanego prawa w życie. Jeśli chodzi w dodatku o prawo międzynarodowe i prawo europejskie, ono rzeczywiście już jest na takim poziomie komplikacji, że większość spóźnień, jeśli chodzi o polskie implementacje, wynikają z faktu, że ja mam wrażenie, że w Europie bardzo często urzędnicy w różnych krajach rutynowo klepią, bo jest europejskie, bo jest Komisja Europejska. My też jesteśmy zagrożeni tą rutyną. Często jest tak, że żeby naprawdę zrozumieć, spóźniamy się nawet 2-3 lata z implementacją, żeby naprawdę zrozumieć, jakie to przyniesie efekty. Ja też nie mam żadnych złudzeń. W instytucjach europejskich bobrują także lobbyści. Nie mam żadnych złudzeń, że w sprawie ACTA czy innych tego typu inicjatyw walczą ze sobą różne interesy z różnych stron. Wiem o tym. Tylko że prawie każde nowe prawo powstaje wskutek jakiejś energii, synergii, czasami konfliktu na skrzyżowaniu różnych interesów publicznych, biznesowych, etc. To samo w sobie jeszcze nie musi stanowić zagrożenia. Ważne jest, żebyśmy wszyscy, szczególnie my stanowiący to prawo, żebyśmy bardzo przejrzyście i trafnie ocenili, ile w tym jest egoistycznego biznesu, a ile w tym jest dobra publicznego. Jeszcze raz mogę podkreślić, ja nie umiem dzisiaj narysować precyzji tak, jak pan zażądał, żebym ja jakby napisał już prawie zdania przyszłej ustawy. Ale wiem jedno, że bazując na typowym do tej pory prawie autorskim, nie znajdziemy dobrego rozwiązania, szczególnie jeśli chodzi o internet, i bazując wyłącznie na tym szlachetnym zawołaniu pełna wolność w internecie, odwalcie się od nas, bo tak też słyszę ten krzyk. Weźcie swoje łapy precz od internetu, to jest nasz świat, nasza wolność, zostawcie nas w świętym spokoju. Czytam codziennie staram się rozumieć i myślę, że rozumiem wielu ludzi, którzy piszą, politycy wszystko spieprzą, teraz chcą nam jeszcze spieprzyć tą wolną przestrzeń w internecie. Tylko problem polega na tym, że w tej wolności wszyscy muszą korzystać mniej więcej tak samo i tak samo bezpiecznie. I dlatego ja nie mogę być nieczuły na głos tych, którzy mówią, wasza wolność, możliwie pełna wolność dostępu do wszystkiego w internecie zabiera nam naszą wolność dysponowania naszą własnością. Tutaj był taki głos, trochę niektórzy się śmiali z tego głosu, trochę zlekceważyli. Ale naprawdę, ja też jestem wychowany. Może jestem już archaiczny i niedługo będę musiał się wynosić z życia publicznego, bo może jestem rzeczywiście już za stary. Ale ja też byłem wychowany, co nie było takie proste w Polsce, w głębokim przekonaniu, że żeby naprawdę szanować wolność, trzeba też szanować własność. I żeby naprawdę szanować własność, trzeba też szanować wolność. Że każdy, kto widzi w tym konflikt, ale konflikt immanentny, znaczy, że nie do pogodzenia i będzie starał się eliminować jedno przeciwko drugiemu, grzeszy. Tak? Ja głęboko to w to wierzę. Tylko że ja to rozumiałem i chyba rozumiałem tego konsekwencje, dopóki to dotyczyło realu. Czyli świata opisanego od Biblii dzisiaj przywoływanej do dzisiaj włącznie. Być może dużo gorzej to rozumiem razem z moimi współpracownikami, jeśli chodzi o zupełnie nowe wyzwania w internecie. I zupełnie nowy obyczaj, inne przyzwyczajenia, szczególnie młodych ludzi, którzy uważają, że to jest ich przestrzeń i nie chcą, żeby ktoś tam z buciorami właził. Ja to rozumiem, ja też tego nie chcę. Ale wspólnie te regulacje musimy na nowo napisać, tak czy inaczej. Nie chcę przeregulować, być może nam tak wychodzi. To będziemy się cofać, będziemy zatrzymywać pewne procesy, będziemy z wami gadać. Nie chcę przeregulować internetu. Jest to ostatnia rzecz, jaka nam do głowy przychodzi. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że ja w ogóle nie wierzę w to, że można przeregulować internet, można go tylko delegalizować, co jest absurdem. Tak? Znaczy, internet będzie żył. Znaczy, ja jestem o to zupełnie spokojny, tylko ludzie mogą mieć coraz większe kłopoty. Nie chcę tego. Nie chcę ludzi ścigać za to, że oni niepewnie będą się poruszali po materii prawnej w internecie. Wręcz przeciwnie. Chcę, żeby moje dzieci, mój wnuk, wszyscy bez wyjątku, jak wchodzą w internet, czuli się bezpiecznie i nie chcą być mimowolnymi przestępcami. Znaczy ostatnia rzecz, jaka by nam do głowy przyszła. Pan Łukasz. Tak mi się wydaje, że tych odwiecznych zasad nikt tu nie podważy. Znaczy, no czasami niektórzy uważają, że precz z własnością, o najbardziej powiedzmy radykalnych poglądach, ale chyba główny nurt dzisiejszej debaty nie kwestionuje sensu ochrony własności. Natomiast rzeczywiście może być takie poczucie, szczególnie, że skoro internet daje tak wielką szansę dostępu powszechnego,
że jeśli to limitujemy, to że faworyzujemy własność przeciw wolności. Trzeba odnaleźć nową równowagę i dzisiaj jeszcze tego nie potrafimy. Ale dlatego dajmy sobie ten czas, żeby odnaleźć tę nową równowagę, bo internet potrzebuje nowej równowagi między własnością a wolnością. Tak to czujemy, jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. Taka jest prawda. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Józefowicz i jeśli jest pan Krzysztof Knitel. Pan Łukasz Józefowicz. Bardzo proszę, pan Łukasz Józefowicz. Dzień dobry. Łukasz Józefowicz, medioznawca, doktorant. Bardzo już mi się podobało to, że zaczynamy naprawdę rozmawiać o własności intelektualnej, o prawach autorskich, ale znów padają straszne rzeczy, że należy dostosować nową rzeczywistość do w tym momencie martwych przepisów prawnych i sprowadzić z powrotem internet. Na odwrót mówimy. Nikt nie powiedział, że rzeczywistość do prawa, tylko znaczy, prawo do rzeczywistości. Skutek jest, bo przepraszam, chodzi o to, że to, co ja jako badacz zauważyłem i co jest istotne, to jest to, że no wiadomo, żyjemy w innych czasach, no, ale zmienia się przestrzeń. Ludzie, którzy oglądają streamowany film w internecie, dla nich to nie jest nic złego. I tak naprawdę, no przepraszam, nie możemy porównywać tego z kradzieżą samochodu, bo znów mówimy o powielaniu oryginału, które koszt wynosi tego zero. Przepraszam, kupię wątek. Zmierzam do tego, że ludzie nie traktują ściągania rzeczy z internetu w tym momencie jako przestępstwa. Jest to nowy sposób uczestnictwa w kulturze. Jest to rzecz oczywiście szkodliwa w tym momencie dla twórców i nawet dla dystrybutorów kultury, wiadomo. Rzecz jednak polega na tym, że zmiana prawa autorskiego nie powinna polegać na tym, by sprowadzać internet do tego, jak prawo funkcjonuje teraz, tylko by szukać nowych modeli dystrybucji. Bo tak naprawdę ciche negocjacje modeli dystrybucji cyfrowej są prowadzone między nadawcami i odbiorcami treści już od kilku lat. To działa na tej zasadzie, że ktoś wprowadza nowy system DRM i teraz sprawdzamy, jak zareaguje na to publiczność. Jeśli odbiorcy stwierdzają, że im się to nie podoba, zaczynają ściągać rzeczy nielegalnie w większych ilościach. Jeśli ktoś to akceptuje, w tym momencie system jest przyjęty. Tylko niestety skutki przyjmowania drakońskich systemów ochrony praw własności, praw autorskich, są takie, że płacimy więcej, my jako odbiorcy kultury, otrzymując jednocześnie mniej. Plus przez to, że otrzymujemy kontent cyfrowy, jest niszczony rynek wtórny. Jak właśnie pożyczanie książek, nawet po znajomości, gdzie mamy już z kolei te terminy, bodajże grupa wzajemnych. Okej, okay. Zapomniałem tego terminu. W każdym razie... Zgubiłem wątek. Tak. Nie, chodzi po prostu o to, że są nowe, istnieją systemy dystrybucji, które jednocześnie dają nam szerszy, bogatszy dostęp do kultury, do wiedzy, nam jako odbiorcom kultury, bo wszyscy jesteśmy odbiorcami kultury. Jednocześnie też sprawiają, że autorzy mogą otrzymać należne im tantiemy. Dlatego, że system dystrybucji internetowej ma bezprecedensową skalę. I istnieją systemy licencjonowania, istnieją systemy na przykład subskrypcji rocznych, gdzie mamy nieograniczony dostęp do pewnego kontentu, plus jest nowy premium content, który mamy za śmieszne pieniądze dostępny. I ludzie w Ameryce na przykład wychodzą na swoje tam, gdzie w Stanach Zjednoczonych Netflix jest pierwszym systemem dostępu ludzi do filmów, kiedy w Polsce no, Netflix oczywiście tego typu usług nie ma i stają się torrenty oraz HTTP i streaming właśnie internetowy. Problem właśnie jest w tym, że dystrybutorzy są zmuszeni do szukania nowych rozwiązań. Jeśli ja rozmawiam z panią, która zajmowała się dystrybucją filmu Diego Alena o północy w Paryżu i mówi, jakie to było straszne, że ludzie ściągnęli tego z chomiku i 150 tysięcy razy przed premierą polską. Polska premiera miała miejsce prawie niecałe pół roku po premierze światowej. Ja kupując ten film na Blu-rayu z Amazona, według niej też okradłem ją z tego, dlatego że nie poszedłem ten film do kina. Dlaczego nie chcecie moich pieniędzy? Jestem konsumentem kultury. Wydaję na nią mnóstwo pieniędzy, bo to jest moja pasja, ja z tego żyję i tym się zajmuję. Mam też takich znajomych, ale jednocześnie jeśli ja nie mam dostępu do pewnych treści kultury, ja ich szukam gdzie indziej. Internet daje mi wolność. I teraz nie chciałbym, żebyśmy wprowadzali zmiany w prawie autorskim czy własności intelektualnej, które z kolei mają nas zniewolić. Gdzieś okaże, że ten dostęp do kultury jest tak naprawdę trudniejszy. Powinniśmy szukać rozwiązania, na które my wszyscy skorzystamy. Po prostu powinniśmy razem w sercach mieć dobro nas jako uczestników kultury. I mam ten kredyt zaufania do rządu oczywiście, na czym tutaj nie był, że
jesteśmy w stanie to wypracować. Po prostu chodzi mi o to, żebyśmy patrzyli na to z tej perspektywy. Nie brońmy praw autorskich za wszelką cenę, tylko dostosujmy się do nowej sytuacji w kulturze, do nowych systemów dystrybucji. Dystrybutor też powinien wyjść naprzeciw, a nie czekać z dystrybucją filmu pół roku, kiedy, no Boże, przepraszam, wszyscy już ten film dawno widzieliśmy. Możemy go zobaczyć w internecie i kupić go z zagranicznych stron internetowych, legalnie nawet. A dystrybutor wtedy mówi, że oj, nikt nie poszedł do kina, bo już mam na DVD od 3 miesięcy. Dziękuję. Pan Krzysztof Knitel. Nie wiem, czy jest. Jeśli nie, jest, to przepraszam. Dziękuję bardzo. Jestem kompozytorem i chciałbym, żebyście Państwo razem ze mną obejrzeli 3 sytuacje. Po pierwsze, jako autor utworów muzycznych, oczywiście jestem zainteresowany tym, żeby moje utwory były dobrze chronione w prawidłowy sposób. Jako nauczyciel akademicki z kolei jestem za tym, żeby był powszechny dostęp do dzieł, wybitnych dzieł w internecie. Uważam, że powinien być w internecie umieszczony kanon utworów polskich, utworów światowych. To jest dla mnie oczywiste. Tak powinno być. Teraz jako obywatel. No mam pewne wątpliwości, oglądając poszczególne zapisy akta i tu posłużę się wskazaniem pani profesor Teresy Grabowskiej z Uniwersytetu Śląskiego, która zacytowała dwa fragmenty z umowy akta, paragraf 27, punkt 1 i 4. Ja sobie te punkty wydrukowałem i rzeczywiście one budzą wątpliwości. I ten paragraf 27 uważam, że no powinien przez naszego posła z Parlamentu Europejskiego zostać wskazany w momencie, w którym będą się zastanawiać i debatować wspólnie nad tym, co dalej zrobić z tą umową w Unii Europejskiej. Jest chyba jeszcze czas, bo rząd polski, jak mówi pan premier, ma zarówno wystarczające powody, jak i jeszcze sporo sposobów, przynajmniej 3 razy o tym słyszałem, więc wierzę w te sposoby, żeby właśnie takie radykalne, niebezpieczne punkty usunąć i przekonać do tego inne państwa Unii Europejskiej, oby to się udało. A teraz jeszcze chciałem dodać słówko na temat inny. Dzisiaj odbyło się zebranie Polskiej Rady Muzycznej, organizacji pozarządowej. Jestem też w tej radzie. I dyskutowaliśmy na temat akta. I ważną uwagę, ważne zdanie powiedziała była pani minister kultury Joanna Wnuk-Nazarowa. Stwierdziła, że największa ilość wykluczonych na świecie, największa ilość na świecie istnieje nie z powodów płci czy rasy, ale z powodów biedy. I no, wydaje mi się, że to jest też bardzo poważny problem związany z internetem, z korzystaniem z internetu. Płyty są potwornie drogie. Uważam, że korporacje płytowe powinny powściągać swoją zachłanność w windowaniu kosztów. I internet jest właśnie tym źródłem, prawda? Konstytucja Rzeczpospolitej zapewnia równy dostęp do dóbr kultury. I to mogą realizować właśnie takie środki jak internet i media publiczne. To też jest bardzo ważne. Więc sprawdzając zgodność ustawy akta z konstytucją, uzyskujemy jeszcze dodatkowe możliwości wynalezienia tego, co będzie niewłaściwe. Oczywiście w prawie autorskim istnieje wielka różnica pomiędzy tym, co się robi dla użytku własnego, a tym, co jest zarabianiem na cudzej twórczości.
I ta trzynastolatka wspomniana dzisiaj, no to dla mnie to jest oczywista sprawa, że ona może korzystać i większość z nas może się dzielić cudzą twórczością, proszę bardzo, wieloma utworami. Ja myślę, że Zbyszek Hołdys też by się zgodził. Natomiast jeśli zacznie sprzedawać to w internecie, no to dziękuję bardzo. To ja już ja bym się nie zgodził na to. I już kończąc, oczywiście, że trzeba zmieniać powolutku prawa autorskie, to jest ważne, ale czy robić to pod czyjeś dyktando, no nie wiem. Ja bym miał wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie z internetu. Dziękuję. Pani Jolanta Bigos pyta na wszystkich portalach o dostęp do wiedzy. Ja również uczę się, używając nielegalnych programów. Uczę się, używając nielegalnie zdobytych książek w internecie. Uczę się, korzystając z nielegalnie zdobytej wiedzy w internecie. Jeśli zamknie się portale, które udostępniają wiedzę, a każdy udostępniający jakiekolwiek pliki udostępnia wiedzę również, powinien pan zauważyć, panie premierze, że ACTA zablokuje nam dostęp do wiedzy. Proszę, aby pan się do tego odniósł. Niech mój głos nie będzie ignorowany. Jeszcze mogę jakieś? Może, jeśli można od razu też, żeby wyjaśniać wszystkie rzeczy. W ustawie o dostępie do informacji publicznej wpisaliśmy 3 repozytoria, które startują. O tym już dzisiaj mówiłem, to dotyczące danych statystycznych i to nie na zasadzie takiej sztywnej, tylko pełnego dostępu do możliwości pracy z tymi danymi. Później to są dane dotyczące finansów publicznych i trzeci obszar dotyczy danych gmin, które są wprowadzane w ramach systemu zbierania informacji z gmin w Ministerstwa Finansów. To jest pierwszy krok. Szykujemy teraz ustawę o otwartych zasobach, która powinna wprowadzić w ciągu kilku lat bezpłatny dostęp do domeny publicznej, bo nad tym będziemy pracowali, i do wszystkich tych dóbr wytworzonych z środków publicznych w obszarze nauki, edukacji i kultury. Tylko to wymaga oczywiście trochę czasu. Do udziału w dyskusji nad konkretnymi rozwiązaniami będziemy Państwa zapraszali. I to jest próba odpowiedzi na to pytanie o dostępie do wiedzy. Mamy pełną świadomość, że dzisiaj, także w świecie internetu, jedną z ważniejszych rzeczy jest dostęp do wiedzy. Rusza od września tego roku portal edukacyjny telewizji publicznej. Chcemy skojarzyć ten portal edukacyjny telewizji publicznej z tym projektem dotyczącym cyfrowej szkoły, bo będą potrzebne różne dostępne, łatwo i za darmo materiały edukacyjne, z których uczniowie w tej cyfrowej szkole będą mogli korzystać, także nauczyciele, przygotowując odpowiednie moduły lekcji. Więc to jest, że tak powiem, na naszej busoli i będziemy chętnie z Państwem dyskutowali. No mamy jeszcze tych kartek, jeśli chodzi o niepowtarzające się głosy, kilkanaście. Pan Zbigniew Hołdys, a później w kolejności pan Maciej Ociepka. Bardzo proszę. Dzień dobry. Witam panów i państwa. Doczekałem 3 godziny, to się nie spodziewałem, że będę czekał, ale warto, myślę, mimo wszystko, żeby parę rzeczy wyjaśnić. Jedna uwaga, pan minister Boni opisał przestrzenie wolności w internecie, które należy omówić i problemy z tym związane należy wyjaśnić i określić zakresy tych wolności. Tam zabrakło jednej rzeczy, w której jestem specjalistą od tygodnia, czegoś, co się nazywa cyberbullying, czyli mówiąc krótko, przemoc internetowa, z którą się i pan premier zderzył, zdaje się, ostatnio i paru ministrów. Rzecz jest taka, że to brzmi trochę, jak ja bym tutaj pod wpływem swoich własnych, prywatnych okoliczności coś mówił. Ja akurat jestem duży chłopiec i wiem, że w grze wirtualnej ma się nie jedno życie, więc mnie zabić się tak łatwo nie da. Natomiast prawa, które istnieją w świecie bardzo dokładnie i rozszerzają się w bardzo gwałtowny sposób i są bardzo mocno egzekwowane, dotyczą przemocy w świecie do pełnoletności, z grubsza rzecz biorąc. Chodzi o przemoc wobec dzieci, dorosłych wobec dzieci,
przemoc werbalną, straszenie. Gdzieś się pojawiają dane, nie mam niestety takich danych polskich, ale w USA codziennie około 200 tysięcy dzieci boi się wyjść z domu ze względu na to, że przemoc werbalna, internetowa je po prostu przeraża i obawiają się tego. Więc ja tak rzucam, że to jest temat, który powinien po prostu mieć swoją odrębną legislację. Bo wolność w internecie nie oznacza wolności czy wolnej woli do niszczenia drugiego człowieka. Tego nikt nikomu nie gwarantuje i takie prawo istnieć nie może. Ja mógłbym tu, właściwie każdy, kto coś wypowiadał, to miałem swoje trzy grosze, czasem wspierające, czasem uzupełniające, więc mógłbym pewnie dużo mówić, ale nie będę tego robił. Muszę jednak parę rzeczy wyjaśnić. To, co spowodowało, że ja tu przyszedłem, to jest wypowiedź pana premiera do tygodnika Wprost, że prawa autorskie są rozdęte i że trzeba je ujarzmić w jakiś sposób, te rozdęte prawa. Tego samego dnia pan Sariusz Wolski w programie telewizyjnym w debacie przyciśnięty przez posła Czarneckiego powiedział, że gdyby miał dokonać wyboru w głosowaniach w Parlamencie Europejskim pomiędzy wolnością a własnością, zagłosowałby za wolnością. Skóra mi ścierpła, szczerze mówiąc, bo wydawało mi się, że obie te wartości są sobie równoważne. Przynajmniej jeżeli ktoś ma własność, to ma wolność do jej posiadania. Jeżeli jedna znika, to się coś złego dzieje. I pomyślałem sobie, że warto jednak państwu powiedzieć coś na ten temat od strony człowieka, obywatela, który owszem jest twórcą, ale występuje tutaj i to, co się zdarzyło wobec mnie w internecie, nie jako twórca, tylko jako człowiek, który się interesuje tym, co się dzieje na świecie. To, co mnie w aktach ujęło i dlaczego w akcie, co mnie ujęło i dlaczego uważałem, że i uważam nadal, że ten dokument jest wart podpisania, to jest zupełnie coś innego niż te powszechnie komentowane prawa autorskie, dostęp do kultury, co jest świetnym marketingowym i pięknym zresztą ideologicznie tekstem, ale zaraz wykażę, że nierealnym i że nieprawdziwie budowanym, to, że wedle różnych danych ekonomicznych, aż sprawdzałem w różnych periodykach poważnych, światowych, działalność przestępcza, która polega na produkowaniu towarów podrobionych, fałszywych, podrobionych marek, czyli produkty zupełnie obce danej marce, ale z logo danej marki, w różnych dziedzinach życia, zarówno w przemyśle odzieżowym, jak i sportowym, jak i elektronicznym, to są podróbki iPhone'ów, komputerów, marek telewizorów, to są podróbki urządzeń szpitalnych, Philipsa, respiratorów i tak dalej. To wszystko to jest około 250 do 500 miliardów dolarów rocznie. Pieniędzy, które są szarą, czarną strefą. Ludzie, którzy to wytwarzają, pracują na czarno, nikt tu nie płaci podatków. Ci ludzie, którzy pracują na czarno, nie mają żadnych zabezpieczeń socjalnych, też od nich nikt nie płaci podatków. Ci, którzy handlują tym, wprowadzając do obiegu gigantyczne ilości towarów na gigantyczne kwoty, doprowadzają do upadku lub do zachwiania realnie istniejących legalnych biznesów. Bo ciężko jest walczyć nie tylko z konkurentem, bo się produkuje samemu świetny telewizor i tam jest Sony i Samsung i LG i oni wszyscy chcą robić jeszcze lepsze, ale gorzej jest, jeśli nasz jest piratowany, robiony w gigantycznej skali i wstawiany do sklepów jako oryginał. To już jest sytuacja kleszczowa. I ja sobie wyobraziłem na przykładzie polskiej Łodzi, która runęła jako miasto włókiennicze, że gdyby nie podróbki bardzo wielu towarów z tej dziedziny produkowanych w Chinach, o czym większość z nas wie, pewnie tam by ten przemysł tak gwałtownie się nie zachwiał. A niestety mamy tam gigantyczne bezrobocie. My możemy mówić o tym, że Amerykanie stworzyli ten projekt dla ochrony własnych interesów, inni mówią, że jest wymierzony w Chiny czy Indie czy Wietnam. Prawda jest taka, że w moim rozumieniu ACTA daje możliwość ścigania dystrybutorów nielegalnych produktów chińskich na terenie Europy przed wprowadzeniem ich na rynek polski. A więc możemy ochronić nasz rynek przed produktami, które są nielegalne i być może
zwiększyć możliwości produkcyjne tego kraju. To jest spekulacja, nie jestem ministrem gospodarki, ale wydaje mi się, że tak może być, bo tego się obawia cały świat. Jednocześnie, przyglądając się temu, zobaczyłem, że jednak kluczową rolą w tym wszystkim, czy takim hasłem, jest coś, co jest szalenie błyskotliwe w przekazie medialnym i to jest świat sztuki. I nawet dzisiaj po raz drugi przywołam pana premiera. Powiedział pan, że to jest coś horrendalnego, że ci ludzie zarabiają takie pieniądze w Hollywood, że to jest coś nieetycznego. To wygląda na to, że to są spasione jakieś postaci natkane złotem, które się żywią bez końca jakąś rządzą gotówki się napawają. W Los Angeles to jest 150 tysięcy bezrobotnych aktorów. Tak wygląda ten biznes w realu. Mnie ktoś przysłał zdjęcie hip-hopowca, który ma złote zęby i złote łańcuchy. To świetnie wygląda, mówi nędzarz, okradziony przez internet. Ale nie przysłał już mi zdjęcia pana Dotcoma, właściciela Mega Upload, który na 500 milionów dolarów w ciągu roku obrobił show biznes, zarabiając po prostu na sprzedaży nielegalnych materiałów. Człowiek, który miał 4 helikoptery, żeby grać w polo z helikopterów. Więc to nie jest tak. Rzeczy w show biznesie, w świecie sztuki są policzalne. Ci, którzy je tworzą, ponoszą pewne koszty. To nie jest... Pisarz może siedzi i myślą swoją, coś tworzy, kreuje, aczkolwiek pakuje w to swoje doznania. Ktoś inny to potem powiela, który tych doznań nie miał. Mówimy o tym, że powinny być te rzeczy powszechnie dostępne w internecie. To świetnie brzmi, ale żeby on napisał tę książkę, być może wydawca musiał zapłacić mu zaliczkę, przynajmniej żeby miał na przeżycie jakieś i na zrobienie badań, przecież książki są różne. Czasem się mówi do człowieka, słuchaj, zrób research poważny, zajmie ci to 3 lata. Albo jedź w świat, zbadaj rzeczywistość, tu, tam, ówdzie. To kosztuje. I potem ktoś to bierze i pstryk za darmo i jeszcze my musimy go prosić, żeby on nam odpalił działeczkę. I mówimy, że ten wydawca wtedy jest krwiopijcą. Eksperymenty w tej dziedzinie były robione. Były robione. Stephen King sprzedawał swoją książkę bezpośrednio z internetu. Po dolarze za jeden rozdział. Zarobił dosyć dużo pieniędzy, ale mniej niż zwykle na zwykłych książkach, dlatego że nie wszyscy chcieli taką formę. Po prostu nie wszyscy chcieli taką formę zakupu. Krzysio Knitel wspomniał o pewnej rzeczy, którą muszę tutaj sprostować. Powiedział, że płyty są horrendalnie drogie i wspomniał od razu o wytwórniach. Ponieważ to jest temat szalenie nośny, ja twierdzę, że cena płyty nie ma żadnego wpływu na to, czy ludzie ją biorą, chcą brać za darmo w internecie, czy nie. To tylko wyjaśnię, że jeśli cena płyty polskiej kosztuje 30 zł, bo tak mniej więcej kosztują w sklepie, niektóre kosztują 50 zł, to od razu w tym jest podatek VAT 6 zł. 50% tej ceny, Krzysiu, to jest marża sklepu, który płaci za powierzchnię 100 euro na przykład za metr kwadratowy. Za X w tym wszystkim to jest 10% ceny hurtowej, czyli złoty 50. Wykonawcy biorą, proszę mi nie przeszkadzać, wykonawcy biorą 3 złote z tej płyty za 30 zł, a wytwórnia zarabia 3 do 4 zł. Reszta, ja informuję, ciężko mi mówić jest, kiedy w pół zdania wrzuca się swoją intencję. Zaraz dojdziemy do modeli nowoczesnych, ok? Tylko tyle chciałem powiedzieć, że to, że cena jest droga, to zacznijmy od VAT-u. Zacznijmy od kosztów wynajmu powierzchni, które również są obłożone VAT-em, od ZUS-ów, za które trzeba płacić w wytwórniach wszędzie i tak dalej, od kosztów obłożonych VAT-em urządzeń studyjnych, w których się to wszystko nagrywa i wtedy dopiero uzyskamy prawdziwy wynik. Dziś mogę powiedzieć, że muzyka w rzadkich wypadkach zarabia na siebie, mimo tych straszliwych cen. Teraz tak, w pewnym momencie, ja przepraszam, że tyle mówię, ale to wymaga wszystko objaśnienia, bo przecież borykamy się z czymś ocierającym się o pomówienie, że ta sztuka, że ci ludzie są, artyści są krwiopijcami,
tam pani musi kierować, nie do mnie rękę. Pan minister Boni powiedział w którymś momencie w rozmowie telewizyjnej z Tomkiem Lisem, że może wzorzec Radiohead jest warty przestudiowania. Tak, tak, szybko to objaśnię. Zespół Radiohead to jest brytyjska grupa, piekielnie popularna. Kiedy się skończył kontrakt z grupą, z korporacją EMI, postanowiła wydać sama płytę. Nagrywali ją 2 lata. Powiedzmy otwarcie, kosztowało to nagranie 450 tysięcy dolarów, czyli studia, hotele, wszystkie te rzeczy. Ale okej, okay, nagrali tę płytę i wstawili ją eksperymentalnie, jak nikt wcześniej, do internetu z takim dopisem pay what you want, czyli zapłać ile chcesz. Ona była do ściągnięcia za darmo przez kilka tygodni, nie wiem, czy przez 10 dni, czy przez 2 tygodnie. Była do ściągnięcia za darmo i ludzie mogli zdecydować, czy chcą zapłacić, czy nie, a jeśli chcą, to ile. Następnie ta płyta pojawiła się w sklepach. Zespół objaśnił potem, że ta sprzedaż skończyła się fiaskiem. To znaczy ściągnięto i zapłacono za połowę regularnego nakładu w stosunku do tego, co sprzedawali wcześniej w sklepach. Czyli ludzie nie zapłacili za te płyty. To jest zespół, który mógł sobie na ten eksperyment pozwolić, ponieważ sprzedał wcześniej 30 milionów płyt i szacunkowo ze wszystkich praw autorskich, czyli swoich tantiem wykonawczych, kompozytorskich i tak dalej, suma summarum zarobili między 60 a 80 milionów dolarów w ciągu 10 lat. I co zrobili potem? Już następną płytę, jako ludzie absolutnie wolni, wydali w internecie, ale kazali za nią płacić. Oni bezpośrednio z pominięciem korporacji wielkiej. Kosztowała w wersji Wave, czyli tej jakości przyzwoitej, 11 euro, więc na polskie pieniądze to około 46 zł, czyli tyle, co kosztuje. A w wersji MP3 to jest jakość nagrania około 30-40% gorsza od oryginalnej, choć niezauważalna w pierwszej chwili, jak się słucha z odtwarzacza, kosztowała około 30 zł. Zespół w tym momencie zarobił więcej niż wytwórni, ponieważ zabrał również profit wytwórni. A więc to nie jest idealny wzorzec, bo później jeszcze wydano tę płytę na CD z dodatkiem gazety i tu już knockout, panie ministrze, bo ona kosztowała razem z gazetą 150 zł tym razem już na nasze pieniądze, bo kosztowała 53 dolary za sztukę z bardzo ładnie wydaną gazetką. Przewieźli się na tym pierwszym eksperymencie, zobaczyli, że tak nie działa. Dlaczego tak nie działa? Bo jest coś takiego, że istnieje dystrybucja, że istnieje jakość. MP3 nie stanowi tej jakości. Dla wielu ludzi to jest bardzo poważna rzecz. Dla wielu ludzi posiadanie płyty w opakowaniu to jest w dalszym ciągu posiadanie przedmiotu, który jest jak wałek Edisona, tylko w nowej wersji. To jest coś, co chce mieć na pamiątkę. MP3 nie stanowi pamiątki, bo jej nie można wziąć do ręki, chyba że ją nagramy na CD. Te przykłady, ja mam ich więcej, ale one się sprowadzają do jeszcze jednego bardzo ważnego momentu. Otóż są 2 kwestie ostatnie, które poruszę, choć mam ich więcej, ale myślę, że one są bardzo istotne dla zrozumienia tego problemu. Pierwsza kwestia to jest, kiedy świat się zorientował, że świat sztuki i kultury znalazł się na wirażu, jeśli chodzi o internet. Początkowo wszyscy byli zachwyceni MP3-kami. Artyści podejrzewali, że to jest tak podła jakość, bo ja to słyszę w studio, jak gra oryginał i gra MP3. To naprawdę strasznie słychać. Więc sądzili, że ludzie będą tym się posługiwać tylko jako wizytówką. A posłucham, zobaczę, prawda, i będę chciał mieć oryginalne nagranie. Okazało się, że nie. Okazało się, że wraz z pojawieniem się iPoda i dalej iPhone'a, kolekcja MP3 stała się kluczowym źródłem słuchania muzyki, przy czym to jest taki wybór ludzki, że my niekoniecznie chcemy mieć lepszą jakość, czasami wolimy gorszą. VHS o tym świadczy. Mieliśmy nagrania bardzo podłej jakości, robione czasami pirackie z kamer utrzymanych na ręku podczas seansu filmowego. Tam człowiek widz się bujał i nadal ten film szedł. Ale okazało się w pewnym momencie, że powstało pewne zjawisko. Oto powstał portal YouTube i na tym portalu ludzie zaczęli instalować swoje posiadane przez siebie w taki czy inny sposób zdobyte obrazki filmowe. YouTube
Czyli chodzi o to, żebym nie wyjaśnił. Czy żebym odczytał, czy żebym wyjaśnił. Ale rozumiesz, co ja mówię w ogóle z tego? To posłuchaj, bo cię może to oświeci w jakiś sposób. Naprawdę mówię, bez ironii, może cię oświeci. Otóż tam wstawiano nagrania filmowe za darmo i nagle się okazało, że wartość tego YouTube'a osiągnęła 4 do 6 miliardów dolarów, choć był to tylko software i serwery. Dlaczego? Bo content tam wstawiony okazał się mieć gigantyczną wartość. I w którymś momencie, gdy ktoś wstawia tam czyjeś dzieło, nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet jeśli tam nie ma reklam w pierwszej chwili, buduje gigantyczną wartość przedsiębiorstwa. W którym momencie chronić prawa? YouTube został do tego zmuszony szantażem Universalu, Warnera i innych firm, które zgodnie z prawem amerykańskim zagroziły, że będą to odszkodowania idące w miliardy dolarów. YouTube zgodził się weryfikować materiały. W zeszłym roku usunął 5 milionów stron z nielegalnymi materiałami, znalazł specjalne systemy identyfikacji i to się daje wykryć. I to nie jest tak, że to jest niemożliwe do wykrycia. Amerykanie pod tym względem, i to już ostatnie moje zdanie, pani zabrała głos dzisiaj 7 razy. Proszę mi dać dokończyć. Jeden jedyny raz, na który czekałem 4 godziny, ok? Otóż Amerykanie mają inną szansę rozwiązywania tego problemu niż my i tu się zwracam do pana premiera, ponieważ parokrotnie pan mówi, że zastanawia się pan, co się stało. Tak, jest prawdą, że to jest, tak jak nowe pokolenie pomogło panu wygrać wybory, to pierwsze po 89 roku, które pierwszy raz zagłosowało i chciało mieć świeżą reprezentację. Tak teraz jest to nowe pokolenie, które w całości jest pokoleniem internetowym, które wtedy, gdy pan wygrywał wybory po raz pierwszy, miał lat 13-14. To są dzisiaj ludzie, którzy żyją i my żyjemy w pewnym ciągu, żyją i mają temperament, my żyjemy w pewnym ciągu od komunizmu. Myśmy nie mieli praw autorskich. Tu nie miał kto tego nauczyć. W komunizmie one nie istniały, one były chronione tylko względem niektórych autorów, ale można było robić z nimi co się chce. Jeszcze w 90-tych latach telewizja publiczna prezentowała teledyski nielegalne, nie pozbawione praw autorskich. Żyjemy w obrębie prawa autorskiego od stosunkowo niedawnego czasu, ale nikt nie egzekwował tego prawa w internecie, a więc żyjemy w tym systemie bezprawia nadal. W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych rozwiązano wszystkie problemy, które my tutaj dyskutujemy. Rozwiązano wstawianie nielegalnych plików i zdefiniowano, kiedy to jest piratowanie. Zdefiniowano, co to są sample. Cały hip-hop się z tym zgodził w ułamku sekundy. Po jednym wyroku, w 92 roku, po jednym wyroku hip-hop stanął na nogi i wszyscy zaczęli płacić za próbki. Tam nie ma problemu. Ja chcę wziąć czyjś kawałek utworu, dlaczego mam za to płacić? Nie ma z tym problemu. Po prostu jest inna kultura pojmowania, czym jest własność. My nie umiemy szanować czyjejś własności i chętnie byśmy pozbawili twórców tej własności, bo oni są taką grupą, która się nie ma jak obronić. Po to jest mój głos, żeby powiedzieć, że my żyjemy, mamy mózgi, to są nasze narzędzia, one są zwichrowane, więc pozwalają nam coś tworzyć i tym się różnimy od innych ludzi, którzy tej umiejętności nie mają, ale za to mają umiejętność zbudowania nam domu czy naprawienia samochodu. Nie można nas pozbawiać naszych praw. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję za ponagranie. Dziękuję bardzo. Twitter wywołał panią Magdę. Bardzo proszę, jeśli mogę krótko, bo jeszcze mamy tę bogatą listę. Nie tak bardzo bogatą, ale jednak. Tak, bardzo krótko, na długo, nie mam siły. Tyle razy zabierałam głos, za każdym razem starałam się pilnować dyscypliny i tego wymagałam od młodego człowieka, od starszego człowieka też bym tego oczekiwała, to po pierwsze. Po drugie, chciałam tylko powiedzieć tyle, że nie można wszystkiego wrzucać do jednego, to było długie kazanie, w którym wszystko było wrzucone do jednego worka, nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka. Ewidentny jest problem z egzekwowaniem prawa własności intelektualnej, ważne, abyśmy otworzyli debatę, ważne, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to, co znalazło się w akta, jest zagrażające. Szkoda, że teraz pan mnie nie słucha, bo w pewnym sensie ja wzięłam ten mikrofon, by panu odpowiedzieć.
Natomiast chciałam zwrócić uwagę tylko na taki problem, bo pan mówił o wielu różnych przykładach. Ja mogłabym podać swoje przykłady, dla których jest odwrotnie od tego, co pan mówi. Każdy te przykłady ze sobą niesie. Natomiast problem polega na tym, że tworzą się nowe modele biznesowe. Tak? Modele biznesowe odpowiadają rzeczywistości społecznej. Nie możemy oczekiwać, aby to rzeczywistość społeczna odpowiadała starym modelom biznesowym. Wydaje mi się, że problemem twórców wielu jest w jakimś sensie znalezienie pomysłu. Nazywają się twórcami, ale brak im kreatywności do tego, aby się w nowej rzeczywistości odnaleźć. I na tym polega też problem, tak? Także nie możemy stawiać tylko murów i drutów kolczastych po to, aby pilnować ludzi, aby nam płacili w sposób, do jakiego przywykliśmy. Trzeba znaleźć sobie nowe drogi. Dziękuję. Dziękuję. Pan Maciej Ociepka, a później pani Magdalena Piech. Pan Maciej Ociepka. Pan Maciej Ociepka. Pan Maciej Ociepka, bardzo proszę. Już. Panie premierze, panie Boni, mam takie pytanie. Jeszcze tak nasunęło mi się podczas tej naszej dyskusji dzisiaj, debaty odnośnie bezpieczeństwa. To znaczy padło tutaj słowo, że jesteśmy pewni, że nic złego się nie stanie, że nie będzie żadnej inwigilacji i tak dalej, że nie będzie żadnych narzędzi do inwigilacji. Ja mam takie pytanie. Jeżeli jakiekolwiek służby będą miały tą możliwość, żeby jednak tępić to, nazwę to w cudzysłowie, piractwo, bo można określić każdego piratem, a potem go inwigilować, ścigać i tak dalej, to mam takie pytanie, czy to nie jest tak, że te służby, dajmy na to jakiś powołany urząd do tego, czy też w ramach nie wiem, KGP, czy to cokolwiek, to nie jest akurat istotne. Istotne jest natomiast to, czy te narzędzia, czy są panowie pewni, że te narzędzia nie będą wykorzystane przeciwko nam, bo tak naprawdę to jest jeszcze czynnik ludzki, narzędzia to jest jedno, a jest jeszcze czynnik ludzki, nad którym tak naprawdę nikt nie ma kontroli. Chociażby niech przykładem tego bezpieczeństwa będzie nasze dzisiejsze zapisy na tą debatę. To się wszystko odbyło na protokole absolutnie niestrzeżonym, niezamkniętym. Te dane mogły spokojnie wycieknąć, to nie było zastrzeżone i w zasadzie tyle. I to jest to pytanie, czy są państwo pewni, że te narzędzia nie zostaną użyte w złym celu? A tym złym celem, no inwigilacja, no nie oszukujmy się, inwigilacja pod płaszczykiem właśnie walki z piractwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.